Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej, piątej już części Zagrajmy w Metro 2033. W czwartej części Chan zaprowadził nas na Przeklętą i właśnie w tamtej lokacji strzelaliśmy sobie do potworków. Dalej musieliśmy przedostać się przez terytorium faszystów. Z tym to naprawdę miałem niezłe problemy, wiele razy ginąłem, no ale w końcu udało mi się przejść przez to tak zwane piekło. No, a potem sobie jeździłem z naszym kolegą Drezyną. No i od tego miejsca będę kontynuował, więc zapraszam Was do oglądania. A, to tu. No nie fajne to miejsce. Siotru, jeszcze taki klimat z tego miejsca jest niefajny. No i lag. Zajezdnia. After our firefight with the Nazi trolleys, it seems we would have an easy road ahead. Once again, I was wrong. I znowu sobie idzie. Almost there. Omen should be waiting at the black station. Careful! Duck! Oops, to bolało. They have to build on that junk. Watch out, or you'll be not senseless. So either duck or shoot. Z Ulmanem musieli się spotkać. A creepy place. Always stay on guard in these tunnels. Relax for a second and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. No. Listen up. We'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. Light! Someone must be there! Take him out, Artyom! Hold those guys! Oho, no i to miejsce. Bardzo go nie lubię. Tu musimy naprawdę strzelać i to nie mało. Jeśli macie pociski przeciwpancerne, to tu radzę ich używać. Naprawdę, musimy tu walić, żeby nas nie zabili. I używać dosyć sporo apteczek, tylko że ja mam tylko jedną. Ale jakoś muszę dać radę z tym. Dobra, jeszcze trochę. Trochę trzeba jeszcze pojechać. Nie musimy wszystkich zabijać, tylko możemy ich tak jakby obezwładniać. Dobra, nie mam pocisków już. No i potężny lag. Ale powinno dać radę. Powinno, ale nie musi. Nie musi. No, oczywiście. Tego miejsca też bardzo nie lubię. No, nawet zapomniałem, że mam 26 pocisków przeciwpancernych. No proszę. Tego to nie wiedziałem. Dobra, załatwiony jest gość. I teraz uważać trzeba. Dobra, tu amunicję to trzeba oszczędzać. Po co ja w ogóle korzystam z tej lunety? Jak cel jest blisko. Ups. Teraz powinna dać radę. Dobra, i apteczka. No, prawie się udało. Jeszcze tylko kawałek. Ech, nie ma pocisków już. Tu też. No dawaj, dawaj, szybciej. Dobra, udało się. Gnojki. No, udało się.
przez to przejechać. No, mało życia mam. No, ale w końcu udało się przejść. Dobrze gadasz. O, znowu coś. No, udało się przejechać. Na to musimy uważać, żeby nasz Artem nie rąbnął się o to. Po prostu musimy czekać i w najgorszym przypadku strzelać do potworów. Radziłbym mieć tu trochę amunicji, no ale ja nie mam za dużo. Ja tak podładuję, bo jest czas. A zaraz będzie nieprzyjemnie. O tym mówiłem. Potwór. Nosalisy. Jak nie macie pocisków, to możecie je nożem zabijać. Nie ma co. Oczywiście lepiej bronią niż zabijać niż nożem. Szybciej poleci. A ci się odwal lepiej. Coś tu nawala. A, te monstery. Się odwal. Ty też. Dobrze ci radzę. Oż kurde, nie ma pocisków i jeszcze mnie rani. No, chyba zginę. Jednak nie. Nasz towarzysz nie żyje, a my sobie dalej jedziemy. Radzę przykucnąć wam w tym tunelu. Nic tam się nie stanie akurat w nim. Ale pewnie jak sami widzieliście, warto mieć tam pociski. Wow, no, nasz Artem to niezły farciarz. Gdzie my w ogóle teraz mamy iść? A, tam. Dostań się na stację ciemną i znajdź Ulmana. To nasze zadanie. Chyba tędy trzeba iść. Jeszcze sprawdzę. A nie. Nie podoba mi się to miejsce. Nie będę spoilerował, ale chyba zaraz kogoś spotkamy. Obrona. After Pavel's death, I was on my own. Somehow, I had to reach Black Station. Ulman would meet me there and take me to police. Cały czas prosto. Human, but how? Come here, quickly! You rarely see a man in those tunnels. Talk to the captain. We're in deep shit here. And now, so are you. Da, czyli dobrze myślałem. I don't know what the hell you're doing out here, but an extra gunman's always handy. The passage to the station is closed off until the evacuation is complete. Prepare for battle. Take whatever spare ammo is left in the stash. You're one of us now. Our squad is called Children of the Underground. Pociski, pociski. Gdzie jesteście, pociski? A, tu jesteście. We have to hold off the enemy for a few minutes more. I won't lie to you.
This will be a nasty fight. But think of your loved ones back in the station. Any beast that gets through our line will show them no mercy. So lock and load, and let's teach these freaks how real men fight. Can you feel it? Close now. No, blisko są, blisko. No, jak zwykle w tej grze, musimy sobie postrzelać. Shit! Stay calm! Out of light! No, jeden zginął niestety. Zdarza się. No i teraz monstery wyskoczą. We're all dead men. By coward. Dragunie zdajotsa na gordy wariat. Posadzi nikto nie żelaje. Ładnie śpiewasz. Te potworki musimy zabijać. Trochę też cisza, bo to za głośno jest. A ja nie mam pocisków. Pała trudno. Mam pistolecik. Co to za potwory? Jakieś latające... dziwadła. Dobra, czego mam tę pukawę przecież? One wolno ładuje. Jeszcze trochę i będziemy mogli sobie pójść dalej. A. No, nieładnie. Powinno dać radę za pierwszym razem. Mam apteczkę, więc nie muszę się martwić o to, że zginę. Chyba. Dobra, potworek nie żyje i jeszcze kilku tu jest. Ten nawala, coraz więcej potworków i coraz więcej kul muszę marnować. Coraz więcej kul, sorry za pomyłkę małą. Już koniec się zbliża. No i koniec. Teraz musimy podejść do naszego rannego kolesia. Too many of the mutants broke through. Polis must be warned. But my fighting days are over, as you can see. I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon. Contact Polis. And broadcast the emergency message I have prepared. Good luck, brother. Jak to wziąć? Hmm.
dostać się, ciemno się dostać trzeba. Okej, spoko. Dobrze idę. Kolejne monstery, tym razem bardziej wkurzające. Inne są dosyć, takie małe te szczurki. Dziwacznie one wyglądają, no ale zabić potrafią niestety. Możemy tu zdobyć trochę amunicji, ale musimy uważać na te potworki małe. O, maskę trzeba założyć. No i prosto. No nie. A, muszę stąd uciec. Albo szybko znaleźć maskę gazową. Albo już nie. Te potworki nie są trudne do zabicia, jak sami widzicie. O! No, dziecko jakieś. Dziecko. I worried that my home exhibition would share the fate of whole station. But within that nightmare, I met a young survivor who was very brave and very talkative. A to dobrze. Uncle! Uncle! Come on, get up! We'll get eaten! Please, why are you sleeping? Let's go to mom. You told me you'd take me to my mom. You promised. Go away! Leave me alone! Mom told me to not talk to strangers! Please! Uncle! Are you hurt? Save something! He won't wake up. I think he's dead. He's dead, isn't he? How will I get home? You'll take me? I don't know you. But if I don't, I guess I'll get eaten by the monsters. You have a gun? Okay, maybe I'll come with you then. You can shoot the monsters, right? Okay, my name is Sasha. You shoot and I'll watch your back. I hate to leave Uncle here. I was visiting Uncle. He was taking me home when the monsters came. They jumped at him, but he started shooting and then a big nose saw us bit him in the neck. But Uncle is really strong. He killed it with his knife. You don't look as strong as Uncle. I'll have to help you, or we'll both get eaten. Zabierz dziecko do ocalałych mieszkańców stacji. To jest nasze nowe zadanie. Musimy uważać, bo nie możemy biegać z tym dzieckiem na plecach. I także wolniej chodzimy niestety przez to. No ale na szczęście on będzie nas informował, jak coś będzie za nami. Pociski. I potworek. I kolejny potworek. No i trochę amunicji. No. Chyba tu. No. Look in the one with the numbers. I have a gun too. It's in a safe place till I'm old enough to shoot. But you can borrow it when your gun wears out. Hey, there's one crawling from the back. There. No.
grzeczny potworek. Hey, look out! Cały czas musimy iść tam, gdzie dziecko było. Nieładnie. No i apteczka. To się na pewno przyda. I idziemy dalej. People should not throw grenades in here. Mom said that the ceiling is weak and could come crashing down. There! To dobrze mówiła. O nie. Już ten dziwny krzyk potworków. On jest wkurzający. No ale co poradzić? Trzeba iść dalej. No i dalej, i trzeba sobie jakoś poradzić z tymi potworami podobnymi do szczurów, które mogą nas zabić. Co? No, na szczęście mam sporo apteczek. Hey, what's that? Looks like a wire. There. Teraz gdzie? A, prosto. Nawet nie zauważyłem, że latarka mi się rozładowała. Tutaj już nic nie powinno na nas wyskoczyć. Are we really leaving the station? Cool. I've never been to the tunnels before. Mom says there's a scary place where the kids go missing. Mom says if the kids go too far into the tunnels, the mutants catch them and eat their brains. And then those kids become mutants and go chasing other kids. Is that true? Well, I don't know. What's that up there? Wait, Uncle showed me a picture once. The sky. That's the sky, isn't it? It's like a painted ceiling. I'll be famous. I saw the sky. Musimy uważać tutaj, żeby nie zlecieć, bo wysoko tu jest. Do you think we can climb all the way to the sky? Wait. I don't really want to go this high. Don't drop me. Nie mam takiego zamiaru. Let me go. My father's out there. His uncle said he'd bring him back, but I should have come. No, mommy, that's my mom. Let's go. She's looking for me. Sashinga! Let me go. Let me go to her. Thanks, man. Sashinga! You're right. How much that boy means. Sashinga! His father is really important to all of us. But where's your uncle? How did you get here? Without him, we'd all be... Uncle was dead, Mom. But this man took me, on his shoulders. I helped him shoot the monsters. Mom! Oh, God. Poor Seroja. Thank you for saving my son. I can never repay you. But take these cartridges. At least it's something. Station is not far from here, but this tunnel goes the other way. You need to go up to the surface. Be careful, new creatures have appeared there. Nazis. They've built an outpost in the destroyed building just outside. At the square, you will find an underground crossing leading to Black Station. The boys will let you outside. Good luck to you, Ranger. Dzięki. No dobra, muszę znaleźć jakąś maskę przeciwgazową, bo... Nie mam nowej. Bo tamta mi się zepsuła. Nie jest już szczelna, więc zginę jak wyjdę na powierzchnię. Więc muszę znaleźć jakąś. Chyba, że tu jest. Pukawa i pociski, które są zbędne akurat. Może ten mi goś da. A może nie. Jak nie, no to będę mieć problem. Ale brama potężna. No, chyba jednak będę mieć problem. Jeszcze się rozejrzę.
Nie, nie można kupić. No, trudno się mówi. Jakoś sobie może poradzę z tym problemem. Posterunek. I went up again to the gloomy charm of post-apocalyptic Moscow. I was warned in Hall Station about a new squad of Nazi Rangers on the surface. No ta. O, jest maska. No to nie muszę się martwić już o maskę przeciwgazową. Tylko o pociski, bo faszyści będą atakować. Ja w sumie to nie muszę uważać na pociski, bo mam 30 tych super mocnych. Więc 2-3 pociski na jednego gościa, jest ich kilku, więc spoko starczy. No i go. Dzień dobry i do widzenia. Szybka akcja. Nawet bardzo szybka. Przeładuję to, bo na górze też jest kilku. O, i granat. Nie będę strzelał, bo tylko pociski niepotrzebnie wywalę. No, ale teraz trzeba. Za daleko był gość, żebym mógł strzelać, nie marnując pocisków. Dobra, ale teraz załatwię. O nie, znowu granat. Może tędy się przedostamy. Podoba mi się ta konstrukcja. Tak wygląda, jakby miała się zaraz zawalić. No, oczywiście. I spadłem. Chyba jednak dobrze szedłem, czyli tędy i prosto. No tak. No i gość. Raczej kilku. Te pociski przeciwpancerne to naprawdę są dobre do ciężkich sytuacji. Ale zaraz nietoperek wyskoczy, więc trzeba się szybko schować. Gdziekolwiek by tyle się by tylko się schować. O! Dobra, przecież mam granaty i to nawet nie mało, bo 5. Uch, zatoczone. Pierwszy załatwiony i drugi też. Sami widzicie, nóż przydaje się także do zabijania. Jak ten, bronie nie są naładowane, a pilnie musicie kogoś zabić. Teraz tam pójdziemy. Nie ma tu nic?
4 pociski. O, strzały. To raczej tylko na handel idzie. Oho. Kiepsko. Muszę strzelać pociskami przeciwpancernymi. Ale mam ich 8, więc raczej dużo osób nie zabije. Shit. No super. Ta broń to mało cenna jest. O, masz los. No i umarłem. Co jest grane? Czemu mi ten Artem chodzi cały czas tak w prawo? Może dlatego. No, już. Rozwiązał się problem. Ale już wiem chociaż, co mnie czeka. I wiem, że muszę uważać. Wiem, że to trochę głupie jest. No ale spróbuję przebiegnąć bardzo szybko. Nie wiem, czy mi się to uda. Może nie, a może tak, ale dobra. Raz się dzieje. Dobra, udało się jakoś przejść. No i jesteśmy na powierzchni. Teraz w dziurę się schowam. Bo będziemy mieć gości. Najemnicy. Na nich musimy uważać. O, o nich mówiłem. O, kurde, mol, zauważyli mnie. Nie no, po prostu zajebali. Dobra. Prosto i lekko w prawo. Może uda mi się przebiec. Nie, to nie było dobre rozwiązanie. No oczywiście, za dobre bronie mają po prostu. I mi znowu Artem idzie w ten, w prawo. No ale metoda z biegnięciem tak na, jak na wariata, to działa. Udało się przejść, więc teraz trzeba to tylko powtórzyć. Kurde, gdzie tu te schody są? A, go. No i go. Najemników to niestety trzeba zabić, bo nie da się przejść, nie zabijając ich. O, przed monsterem trzeba się schować najpierw. I teraz jakoś trzeba ich załatwić. Boż, nie ma pocisków. Za dużo. No i mnie chyba znowu zabiło. Tak coś myślę. Nie? Może jednak da radę. A ty umieraj szybciej. Okej, udało się. I teraz jeszcze tego załatwić. I jeszcze jeden. Noż. Jeszcze jeden, o ja cię, jaka niespodzianka. Teraz idziemy tam. O, demit. Problem mały. O, potworek, tylko gdzie on jest? A, tam. Czyli nie muszę się martwić. Gdzieś to było zejście, z tego co pamiętam. Aha, czyli dobrze pamiętam. Ciemno.
It was clear the Black Station was occupied by fascists, but Ullman had said he would wait for me there. I had to risk it. Nasz kolega, Ullman. What took you so long? Where's Pavel? Did he... All right, later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. We'll have to act alone, sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. Oj, nowa pukawa. I will wait for you in the deserted tunnel to Polis. Szybciej się ładuje. Cichsza jest. No i mamy nowe zadanie. Przedostań się przez faszystowskie stacje. Kolejny raz. Dobra, latarkę podładuję i założę noktowizor. Bo akurat mam przy sobie chyba. Okej. Okay. No mam. No teraz schowaj to. Musimy uważać na te szkło. Możemy ich cicho zabić. To nie jest konieczne, ale jak chcecie mieć tę pukawę, no to... To znaczy pukawę. Pociski. Jeśli chcecie mieć, to możecie ich zabić. No i jak sami widzicie, naprawdę warto jest mieć noktowizor. No ale się wpakowałem w tę pułapkę. Jak to ja. I znowu muszę czekać, aż on przestanie gadać. What took you so long? Where's Pavel? Did he... Alright, later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. We'll have to act alone. Sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. I will wait for you in the deserted tunnel to Polis. To będzie trochę strzelania. A ta broń to naprawdę dobra jest. Lepsza od tego AK. Bo mniej pocisków trzeba poświęcić. No i obsługuje te pociski przeciwpancerne. Tak powiem. Czy ja dobrze idę? Ha, dobrze idę. Tam ktoś lata. Dużo ludzi tu gada dosyć. W tym ja. Znowu się gdzieś kurde wpakowałem. Dobra, ale chociaż pociski są. Niezła sytuacja, naprawdę.
granaty mam. Tylko teraz przydałoby się dużo pocisków do tej nowej broni, którą dostaliśmy od Ulmana. No ale nie widzę tu nigdzie tych pocisków. Tu nic nie ma. O, tu jest sporo, ale do pneumatycznej pukawki. O nie. No i po sprawie. Przynajmniej tu. Ktoś tu jeszcze lata, słyszę. Headshot. A, tam trzeba iść. Tędy. No i trzeba uważać na pułapkę, która zaraz będzie. Pokażę wam dokładnie, gdzie ona jest. O, tutaj. A tam, w to dokładnie, musimy strzelić, żeby się zwaliło. Po to, żeby nie zwaliło nam się to na głowę. O, o tym mówię. Musimy poczekać, aż to przestanie się bujać i możemy spokojnie dalej iść. Znowu jakieś jęki. No i trochę pocisków. Teraz musimy wsiąść tutaj i pojechać z tym gościem do Polis. W końcu będziemy w Polis. Przez chwilę nie skojarzyłem tego gościa. To jest Ulman. These are not the usual mutant creatures. This is something else. Something much worse. Wizja jakaś. Niefajna. Nie podoba mi się. Musimy przed tym uciec, bo może nas to zabić. But that's the only exit. What are you going to do next? Szan. Rozdział 5. Nadzieja. It's hard to describe my feelings at that moment. Exhausted, yes, but joyful. I had made it. Once I delivered Hunter's message, the rescue of my home station could be decided by those stronger and wiser than I, and my task would be over. Hey, you at the railcar! Stop the engine! Do not move! Name yourselves!
We're Nazis, come here to take your station. Ullman, is that you? You're lucky Petrovich isn't here. He's not a man for jokes. Who's that with you? He's from the northern frontier. I'm escorting him from the Black Station. All right, come on through. Fajnie te oczy wyglądają, jak predator trochę. No ale nie możemy sprawdzić, jakie jest nasze nowe zadanie. No ale to nie jest ważne. Jesteśmy w Polsce w końcu. Wielka ta stacja jest. Znajdź mężczyznę zwanego młynarzem. To jest nasze zadanie. Welcome to Polis, Captain Krasnov. You've come a long way, young man. Where exactly are you from? He's from the exhibition. What, can't he speak for himself? Look, Captain, it's the kid's first time in Polis. He's been through hell getting here, and he's carrying Hunter's message to Miller. So, cut him some slack, huh? All right. Get changed. There's the clothes. You can leave your gear. We'll be safe here. We'll get it back sparkling clean. You go ahead and take some rest, Artyom, and I'll go find Miller. I hope he's not out on a mission. By the way, don't forget to scrub yourself down in the lobby, Omen. I won't. You pain in the ass. Would you rather have two-headed kids? Idiot. Hello! Tutaj możemy sobie coś kupić. One of a kind. Pancerz za 100 naboi? No a ja nie mam kasy, niestety. As you wish. Więc coś sprzedam. What? You don't have that caliber. Something's wrong. No, to mi się w sumie nie przyda, więc mogę sprzedać. Chociaż się zastanawiam. Uciski. To kupię. I do tej broni też. Więcej tu niestety nie kupię, bo nie mam kasy. No i zapraszam was teraz do obejrzenia krótkiego filmu. I'll call an emergency session. When they summon you, you'll report the situation. All council members, please assemble in the council chamber. I repeat, all council members, please proceed to the council chamber. Escort the boy to the council chamber. I'm stunned that the council has refused to help your station. I'm ashamed that they lack the courage you have already shown. But Polis is not the whole metro. There still are people who will rise up and fight the threat of the Dark Ones. Okay. Listen carefully. The Rangers have found several well-preserved missile bases near the city. Some could probably be activated and deliver a missile strike against the Dark Ones. The problem is that the missiles are supposed to be launched from the command center, D6. But we don't know where that is,
or if it's operational. However, we do know where that information can be found. There's a huge library on the surface. Dangerous place, but it contains a secret military archive. We must go there. Okay, we'll split up now to avoid attention. You'll go up from here. I've already arranged that. When you've made your way to the library entrance, I'll be there waiting for you. Okay? Hey, Artyom, be careful. Ah, one more thing. When we go back, we'll head straight for Sparta Base. My rangers will meet us there. Aleja. The Consul's decision shocked me, but Mila's plan gave me hope. Once more, I climbed up to the bones of Moscow to search for the secret of D6 and a way to awaken the horde of missiles. Teraz musimy spotkać się z młynarzem w pobliżu wejścia do biblioteki. To jest nasze nowe zadanie. A tak ogólnie, to musimy odszukać tajny kompleks wojskowy pod tytułem D6. Ta biblioteka to jest tu i musimy przez nią przejść. Ale ja przez nią nie przejdę w tym odcinku, tylko dopiero w 6 części zagrajmy w Metro 2033. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia 6 części, no i THX for Watching.